Kreatywność w biznesie, jak zmonetyzować swój talent, to pierwsza konferencja stacjonarna, którą zorganizowaliśmy w Centrum Kreatywności Targowa. Centrum to największy inkubator przedsiębiorczości dedykowany sektorowi kreatywnemu. Dzisiaj spotkało się tutaj na miejscu ponad 200 osób. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich wystąpień było odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby pasja, talent i kreatywność mogła być przekuta również w biznes. Świetna konferencja, świetni ludzie, doskonała energia na scenie i zachęcam wszystkich, żeby zainteresowali się Centrum Kreatywności Targowa, bo to naprawdę świetne miejsce. Są eventy bardzo potrzebne, dowiedziałam się kilku fajnych rzeczy i zainspirowało mnie to do dalszego działania. Chciałabym spotkać siebie, jak byłam młoda, jak zaczynałam swoją karierę tak naprawdę w projektowaniu, bo dużo rzeczy mogłabym uniknąć, mogłabym wielu błędów. Takie eventy są bardzo fajne, bo pobudzają nas tak naprawdę do dyskusji. Przy tych kontaktach się tworzą nowe wartości. Może się spotkają dwie osoby, które mają podobną wizję albo podobne potrzeby i jedna pomoże drugiej coś zrobić. Ludzie potrzebują ludzi. Tego rodzaju inicjatywy pozwalają ludziom, którzy je tworzą, spotkać się na bardzo wczesnym etapie i w jakiś sposób zacząć przekładać swoje talenty na takie myślenie bardziej biznesowe, co ułatwi z pewnością włączanie się w rynek pracy. Połączenie kreatywności i biznesu to jest niezwykle ciekawy miks. Sama kreatywność nie wystarczy. Nie wystarczy wyróżniać się na tle innych agencji, innych grafików, innych artystów. Potrzebujemy budować kompetencje biznesowe, które pozwolą osobom kreatywnym być i odnosić sukces w biznesie. Ja dzisiaj opowiadałam o tym, jak zmienia się świat i rynek sztuki. Moim celem było zainspirowanie uczestników i uczestniczek do tego, żeby zakładać nowe startupy łączące sztukę i technologię. Bardzo się podobało, bardzo profesjonalnie, bardzo sympatycznie i no super, super w ogóle, że jest takie miejsce, że dajecie taką możliwość nowym osobom wdrożyć się w tematy biznesowe. Zawsze doceniam wartość tych wydarzeń, gdzie organizatorzy podchodzą do tego, co robią z sercem, opiekują się ludźmi, którzy są na danym evencie, a jednocześnie czują dany temat i są w stanie go tak przedstawić, żeby osoby będące na widowni wyniosły z niego prawdziwą wartość. Oj, tu zebrała się energia i to chyba z całej Warszawy najbardziej kreatywnych ludzi w najbardziej kreatywnym miejscu. Takich inicjatyw powinno być więcej nie tylko w Warszawie, ale i też w innych miastach w Polsce. Miałem przyjemność wystąpić i podzielić się swoim doświadczeniem o tym, jak budować swój wizerunek w internecie, jak budować relacje, jak zdobywać fajne projekty.